Olsztynek. Małe miasteczko między Warmią a Mazurami. Dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości stało się doskonale skomunikowanym ośrodkiem. Droga S7, a już za kilka dni nowoczesne połączenie kolejowe do Olsztyna. W przyszłym roku odnowione połączenie kolejowe do Działdowa. Tutaj osadzają się firmy, tutaj będzie szansa na rozwój. Ale żeby z tej szansy skorzystać, musi być dobra Rada Miasta, musi być dobry burmistrz. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, zarówno do Rady Miasta, jak i kandydat na burmistrza, pan Jerzy Witkowski, mają tego gwarancję. To są ludzie pełni energii, pełni pasji, z wielkimi nadziejami, ale też z wielkimi kompetencjami. Jeszcze do tej pory nie mieli możliwości pokazania swoich talentów na niwie publicznej. Dzisiaj czekają na taką szansę. Jak dostaną tę szansę, to jestem pewien, doskonale z niej skorzystają.